Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Znajdujemy się w takim czasie trudnym także dla nas, kiedy bardzo chcielibyśmy wrócić do naszej codzienności, do naszych obowiązków. Ja osobiście wrócić na uczelnię, aby wśród studentów być i pracować. Wielu z nas chciałoby wrócić na studia, na uczelnię, do szkoły, albo przygotowuje się na posłanie swoich dzieci do szkoły. I drodzy, dzisiejsze Słowo Boże, szczególnie Ewangelia, mówi o pewnej szkole, do której warto wstąpić, do której warto należeć, w której warto być uczniem. Otóż, drodzy, ukazany jest dzisiaj nam Jan Chrzciciel, który gromadzi wokół siebie swoich uczniów. Mówi im o Mesjaszu, który ma przyjść, który będzie chrzcił duchem. I w pewnym momencie na horyzoncie pojawia się Jezus Chrystus. Jan Chrzciciel informuje swoich uczniów, że oto ten jest tym zapowiedzianym, że oto ten jest barankiem Bożym. Jego uczniowie, niektórzy z jego uczniów, opuszczają Jana Chrzciciela i idą za Panem Jezusem. Widzimy w tej Ewangelii, drodzy, jak mamy do czynienia w tej Ewangelii z nauczycielami i z uczniami. Pierwszym nauczycielem był Jan Chrzciciel, który gromadził wokół siebie ludzi. Uczniami są ci, którzy słuchali jego słów. Ale nagle pojawia się na horyzoncie drugi nauczyciel. I co niesamowite w Ewangelii, że Jan Chrzciciel, pokazując nowego nauczyciela Jezusa Chrystusa, niejako pozwala uczniom iść za nowym nauczycielem. Drodzy, jest to taka trudna sytuacja, zarówno dla uczniów, jak i dla nauczyciela, kiedy uczniowie muszą podjąć nową naukę, czy muszą obrać nowego nauczyciela, a nauczyciel potrzebuje pozwolić swoim uczniom iść w świat. I bardzo to dużo kosztuje pod względem emocjonalnym, ale także i uczniowie idą w pewną niepewność i idą niejako w ciemno, powiedzmy tak. Wielu z nas, drodzy, bywa nauczycielami i uczniami. Rodzice powinni w pewnym momencie dojrzeć do tego, aby móc puścić swoje dzieci w świat. Do tej pory to, co zrobili, wychowali dziecko, zrobili wszystko, co mogli. Ale w pewnym momencie trzeba pozwolić dziecku iść i prowadzić swoje życie. Wielu z nas opuściło swój dom rodzinny i bardzo dobrze wiemy, z czym to się wiąże. Wiemy, że towarzyszą temu różnego rodzaju niepokoje, jakieś napięcia, ale jest w człowieku takie pragnienie bycia wolnym i znalezienia nowego nauczyciela. Warto się dzisiaj spytać, czy rzeczywiście obrałem dobrego nauczyciela w moim życiu, którego słucham, za którym idę. Czy tym nauczycielem jest rzeczywiście Jezus Chrystus, który jest Mesjaszem? Czy czasami moim głównym nauczycielem w moim życiu nie jest, jest jakiś celebryta, jakiś piosenkarz, jakiś polityk, jakiś rządzący? Czy rzeczywiście mądrze wybrałem mądrą szkołę w moim życiu?